Siemaneczko, z tej strony Baza i witam was w kolejnym odcinku. Gonią mnie wszyscy tunelami kopalni Dewa. No, dzisiaj sobie rozwiążemy jakże arcytrudną zagadkę z wózkiem kopalnianym z dzieckiem. To jest w ogóle prawdziwe dziecko. Tak. Nie no, mogłem się łudzić, że to... Aha, mechanizm zablokowany, czekaj, jeszcze dalej muszę chyba odjechać tym wózkiem. Właściwie kolejko. Tyk. Na szczęście nikt nas już nie goni. Tu przechylimy wózek na bok. Możemy sobie tu przejść. Elegancko, patrzcie jak elegancko. Cyk, cyk. Co? Tam ktoś coś zamknął. Bo drzwi to są. Ale my mamy coś ważnego. O nie, rozdział 14. Myślałem, że jakaś fajna notatka. Ach, no dobra. Na sam początek odcinka pierdolenie pod postacią rozdziału 14 Ewangelii Papy Knocha. A przed narodzinami przebudzi się Antychryst nawet w łonie, a jej niedola i nieszczęście zakrywają i splugawią ziemię. Zakrwawią. Jak Jezus z Nazaretu pokonał śmierć w Bożej chwale, tak śmierć w Jezus, tak Antychryst z bramy świątynnej z powrotem ustanowi ponurych jeźdźców na ich tronie, jeśli nie zostanie zamordowany w swej krwawej kołysce. Lecz Ezechiel osądzi nienarodzonego pająkokiego barana nożem i ogniem, a prawi zawołają Alleluja! I zobaczycie niebo otwarte zstępujące na ziemię. I Ezechiela na koniu białym, płomienie na oczy jego, a na jego skroniach wszystkie korony ziemi. I przebierze on nowe imię, słowo Boga, albowiem odziany będzie w szaty zanurzone we krwi i jego nowe imię znane będzie jako jemu. Będzie tylko jemu, Jezus Maria. No właśnie coś tu się nie zgadzało. A anieli staną się pod... padlinożernymi ptakami odczytującymi. Jezus Maria, dzisiaj chyba naprawdę czytać nie potrafię. No tak, nagrywam ten zaraz po poprzednim odcinku, dokładnie. Ucztującymi na zwłokach królów, matek, mocarzy, koni, jeźdźców, ludzi wolnych i niewolników. A jeśli pożywią się ciałem tego potępionego dziecięcia, niebo będzie wasze. Lecz jeśli ziemię, dziecię ocaleje, jeśli Antychryst otworzy oczy i zobaczy światło dnia, pożre światło tego świata. I ponownie śmierć zacznie panować, a niekończące się cierpienie będzie radością tych, którzy w cierpieniu się cieszą, a nieskończony żal będzie gnębił prawych i w ich grzechu i wstydzie. Trochę tutaj jest taki ten chrześcijanizm sekciarski. Trochę jak w średniowieczu, nie? Polega na strachu. Że się wszystkiego bo... A dobra, tutaj jest tunel, tak? Że się bali wszystkiego i tak dalej. O! Dawali nas za przygniecie. Ciekawe, czy coś widać? Nie, nic. Ciekawe, ile mam w ogóle baterii. No dobra, zobaczymy, co my tutaj... Co nas tutaj... Ten... Ale w ogóle czajcie, jesteście zamknięci w kopalni, widzicie jakiś tunelik. Mówicie, to jest dobry pomysł tam wejść, taki ciaśniusieńki. No nawet jak ktoś nie ma klaustrofobii, to przecież się nabawi. Zapisywanie. Teraz będzie pełno zapisywań, jak będę kończył sesję nagraniową. To pewnie nie będzie zapisy. Siup! Coś tu się odjebie zaraz. Może tu jest koniec gry w ogóle? Ciekawe jestem, czy ktoś za mną idzie, nie. Ale jestem chyba coraz bliżej jakiś tutaj...
Dobra, znowu nagrywamy teraz kościotrupa już, czyli to już dawno było. Fajnie, że te ogniska mi się tak palą. Bez dokładania do ognia pod ziemią. Realnie palenie ognisk pod ziemią to nie jest za dobry pomysł. Jednak tlen by się przydał, nie? Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Kurwa, to pierdolnięte jest, powiem wam. Nie wiem, o co tu chodzi. Mam nadzieję, że nie będzie mnie nikt gonił, tylko teraz będzie tak creepowo. Znowu coś się wali. Kiedyś tu... Nie, nic nie widać. Dobra. Przeszli. Jezus, to jest taka, kurde, kopalnia z kanionem, co tam jest. Dobra, czekajcie, bo ja tu zlazłem, wszystko fajnie. Ja bym musiał gdzieś tam. Nie no, na dół nie będę schodził chyba, nie? A tu jest... Co jest? No nie gadaj, złapali mnie. W ogóle to jest chyba facet, tak w ogóle, tak... Chociaż nie, mam pier... Nie, to jest baba. No świetnie. Palą nas? Co oni chcą? Naked and hiding nothing. I lay down this mask. You crazy motherfucker! I show my true face. Show me your true face. Które wyglądają ci ludzie jak zombiaki w The Last of Us? Nie grałem, oglądałem. Ja mam przed nią uciekać! Fajnie, że mi powiedzieli. Ja myślałem, że oni spierdolili. Dobra. Teraz tu już nawet się nie obracam. Po prostu spierdalam. Dobra. I kurwa, nie tu. Dobra, załóżmy, że tu. Dobra, tutaj. Ścianka. A zawaliło nas tak totalnie, czyli nie musimy już uciekać chyba, nie? Dobrze, że mówią czasem, że trzeba uciekać. Nie wiem, patrzcie, automatycznie nam wbija. Proponuję... Nie kurwa, otwieraj, debilu. Tylko zamknij. O. A tu nic nie ma. Wziąłem się... No mogę się tu zamknąć całkiem, tak. Ale... No nie wiem, no. Mogę się... Tu zamknąć, ale tu niczego nie ma. Sprawdźmy, ile mamy. Dwie baterie. No, przy tych ciemnościach to... Nie no, muszę stąd wejść przecież, najwyżej mnie zaciuka. Przecież tak nie mogę tutaj siedzieć, no co ja mam tutaj? Ja wiem, że najchętniej by... Ja bym najchętniej się... Stąd przyszliśmy, nie? Nie, stąd przyszliśmy. Najchętniej to ja bym... I on pewnie będzie... Ona tu pewnie będzie. Najchętniej to ja bym tu uciekł, został w tej szafie i żył, aż... Tu nie pójdziemy.
O kurwa mać! Nie w tą stronę! No to po nas. A, super. No to dupa. No to dupa. Gdzie my jesteśmy zapisani? Jak wchodzimy tutaj, tak? Dobra, już wiem co mam zrobić i wiem co ją aktywuję. Mamy tutaj ten prąd wyłączyć i chyba tu pójść. Cyk. I ona tutaj wylezie teraz. No, tak też myślałem. A czemu to dalej prąduje? To kurwa głupie jest czy głupie? Przecież ja wyłączyłem to. To jest kurwa głupie czy głupie? Przepraszam bardzo. Czy ja wyłączyłem ten prąd? Halo? Jebło kogoś? Czy to jest drugi jakiś wyłącznik jeszcze? Trzeba wyłączyć. Ej, no sorry, no, ale... Pewnie... Ja wiem, gdzie jest drugi. Drugi jest tam, gdzie ona wychodzi. Pewnie. Są dwa wyłączniki. Ja, na bank. Nie no. Może nas nie zauważy. A, zesra. Zesra się nie zauważy. No super miej... Super moment, twórcy! Brawo! Świetnie! Wszyscy uwielbiają takie momenty. Gdzie się ginie w horrorze 15 razy, czyli kurwa klimat jest horroru zerowy. Jest kurwa wkurwiająco, a nie strasznie. Świetnie, że mogę się kucać chowając w wodzie, jak ona mnie kurwa widzi pod tą wodą. To co mi to daje kucanie, to ja nie wiem. Patrzcie, tu jest jakieś przejście. No wstań! Dalej? O ty w dupę, kurwa, no chyba se żartują! W tym momencie, że to jest przejście prosto do niej! Ale ona jest kurwa brzydka. A nie, że ona szybsza jest w tej wodzie, niż my. Więc nie mamy z nią, kurwa... Nie no, nie jest szybsza. Nie wiem, no czy się poleczyć. Nie, dam się zabić, bo to chyba nie ma sensu. Chodź tu. Chodź tu, paruwo. Dawaj. No, to będzie dobry odcinek, powiem wam. Zajebisty. Dobra, dawaj to. Już wiem. Po prostu na pewnym speedzie muszę tu wejść. Na pewnym speedzie... Ciekawe, czy tu przyjdzie. Pasy poszło. Poszła se. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie teraz. Mam nadzieję, że tu teraz se nie przyjdzie. Tu jest.
Co tu jest? A tu jest kolejne takie ukrywa... A, to jest... Kolejna taka miejscówka, żeby się ukryć tak totalnie. Przed nią. Kurde, teraz się boi... O nie, idzie tu. Dobra, prąd mamy wyłączony, no chyba, że będzie nam go włączać. Dobra, poczekajmy chwilę. Poczekajmy chwilę. Niekoniecznie tu musi wejść, bo nas nie widziała. Może być na zasadzie patrolowania, nie? Że ma... za AI ma taki... tor iścia. Dobra. Nic, idę. Mam nadzieję, że i tutaj nie spotkam w tym wąskim korytarzu. Będzie trochę lipo. Tam jest. Tam jest. Tu idzie. Mam nadzieję, że nie w moją stronę. Tam przeszło. Dobra, idziemy. Idziemy. Idziemy tutaj. Przez te prądy. Dobra. Chyba tak. Dobra, właśnie. Zapis. Jest. Udało się, kurde. Uff. No nie wiem, czy to jest koniec naszej przygody z nią, ale... Ale udało się przynajmniej... O, winda. Nie działa. Chować się mogę. I tu też będzie nas jeszcze dręczyć, kurde. Nie wiem, czy to nie jest coś w rodzaju końcowego bossa. Wiecie? Raz, zmień baterię. O kurwa! Ła, ła, ła! Ja muszę chyba zrobić tak. Tutaj jest... O, jest coś! Bateria. Miło. Uff. Dobra, przynajmniej jedna bateryjka tu do góry. Na razie mamy chyba spokój, bo mamy zagadkę. I to nie zagadkę na zasadzie... I to nie zagadkę na zasadzie... Że mamy, wiecie, zrobić coś na szybko, jak nas ktoś tutaj goni, jak ta Mary. No czy ona... To było taki mech w sumie. Dobra, jedź. Może się już uda. Udało się. O nie! Przed tym ja chyba nie muszę uciekać. Teraz tutaj. Ja nie chcę już tak uciekać, ja nie lubię tego, no. No i co? Halo? A dobra, tutaj. Zawsze patrzę kąty, których się nie da przejść. Czy tu jest drabina? No właśnie tak mi się wydaje, że tu jest drabinka. Nawet krew na niej mamy. Zobaczymy, czy schodzimy jeszcze głębiej. Coś tu się świeciło. Co ja jestem? W wodzie, no. No to spoko, no. Nie ma to jakby większego problemu, że jesteśmy w wodzie. Przed chwilą żeśmy byli w wodzie. Nie. Nie, 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 nie! Spierdalaj! Nie, no wystarczy!
Wystarczy! Tego ma przytyla, na alci się obraca. Kurwa, ona za mną idzie, no! Poprzeszcze kolana! Ja mam wrażenie, że on szybciej się czołga niż... niż jak tutaj na kucaku musi iść. Dajcie mi karabin maszynowy! No biegnie, idioto! Czemu ty nie biegniesz, debilu? Czy on jest kurwa głupi jakiś? No idź tu w kurwa! On jest jakiś upośledzony przecież. Biegnij, gunoju, biegnij, debilu! No tak, tutaj po belkach, po belkach. Kurwa. Gdzie jestem? Tam idę. Tam idę. Tam idę. Tam idę. Tu do światła. Tu nie wejdę. Tutaj. Tutaj chyba wejdę. O nie, ale... Aha. Zajebiście. Ale czekajcie. On mnie ściga? Ona mnie ściga? Bo coś mi tu nie gra. Bo... Gdzie ja mam iść? Co ona robi? Coś się dzieje. Nie, no tu się nie da. Ona idzie i wali. No to ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ona tu już idzie do mnie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja nie wiem, co ja mam kurwa zrobić. No halo! No dajcie spokój! Halo! Tu się nie da wejść. Tu jest kurwa. Nie, tu jest pełno tych debili. Nie wiem, mam się wrócić? W tą stronę iść? Coś mi tu kurwa nie gra. Coś mi tu srogo nie gra. Nie wiadomo, co tu trzeba zrobić. Gdzie iść? Tutaj? Na pewno nie. Halo, no, bo zaraz całą baterię będę miał. No przejdziesz tu, nie? Radę. Może tu? No idź, chłopie! Nie wiem, no muszę mieć tą noktowizję cały czas, bo... Cholera, nic nie widzę. Nie no, ja kurwa kółko zrobiłem. Coś, nie, coś tu jest... Coś tu jest zjebane. Ja pierdolę. Powiedz mi, że ja tego nie znalazłem wcześniej. Ja pierdzielę. Dobra, spadam stąd. Nie będę się pierdzielił, nie będę tu przeszukiwał. W dupie to mam, trudno. Najwyżej będziemy po ciemku chodzić. Jak nie będę miał baterii. No się nie da tutaj, no, bez baterii. Dobra, co tu jest? Nic. Dobra, drabina. Zasuwamy do góry. Nie wiem, gdzie jest Lin w ogóle. Ona jeszcze w ogóle żyje, czy co? Co my teraz robimy? Czy my stąd uciekamy? Czy my próbujemy do niej dojść?
Ja tutaj. A nie, nie uciekałem się. No i nie mogę po ciemku iść, bo spadnę. Kurwa, co za głupota. No właśnie to. No i co teraz? Ha! A, dobra, tak trzeba. Jeszcze od nowa całą drogę. Fajnie. Fajnie, fajnie, no nic muszę... No kurwa, przejdź, debilu! Muszę bez tego, bez kamery to robić. Tu jest. Bo zaraz nie będę miał czym sobie oświetlać drogi. No to muszę sobie oświetlać drogę, kurde, normalnie pod nogi, bo spadnę. Cholera. On nie umie prosto iść. Debil jeden. Co teraz? Teraz muszę wskoczyć. I co teraz? Że tu bokiem? Nie. Nie tu bokiem. A, dobra. Ja pierdzielę, no nie spodziewałem się takiego parkurowania. Ostatnia bateria. I tu możemy iść tu albo tu. Idę pierw tu. Może tu będzie jakaś bakteria. Nie, tu jest zapis, czyli tu mieliśmy iść. Dupa, to idę w drugą stronę. Ty jesteś nienormalny! Ty jesteś pierdolnięty, co on zrobił? Jak tu się można wczytać? Umrzyj, gnoju! Umrzyj, nie, no ja chcę umrzeć. Jak tu można wczytać? Nie no, zapisz i wyjdź, okej. Kontynuuj, nie no, kurde, nie. No chyba ich popierdoliło do reszty. No tu u góry powinien być, no. Czemu on nie chwycił się, nie przeskoczył tego? Przepraszam bardzo. No. No. Tu pewnie jest... Kurwa, bandaż. Serio? Dali mi bandaż, jak ja nie mam... Mam jedną tą... Mam jedną pieprzoną... tą... baterię, którą mam już wsadzoną w ogóle. A nie, jeszcze jedną mam, dobra. No to nie masz tak źle. Aczkolwiek dobrze też nie ma. Wkurza mnie już ta gra, powoli mnie zaczyna irytować. Bo jest niefajnie, nieprzyjemnie się, nieprzyjemne. Dobra, ale to przeczytamy rozdział 16, 15. Nie zakończymy sobie ten odcinek. Kurde, no. Dobra. A Bóg przemówił ustami Ezechiela, także jego uszy krwawiły, a zęby pękały, a z jego lędźwi nasienie wypłynęło, a w jego słowach krew Chrystusa zawarta była. A z krwi tej rzeka powstała, która uzdrowiła ropiejący las drzew, 7 narodów żywiących. Przez krew barana, pająkooki baranek Czekaj. Przez krew baranka, pająkooki baranek upadnie na wieki. Czyli pająkooki baranek to jest chyba symbol szatana? U nich to nie wiem, nie do końca rozumiem. A którzy postanowią ni światła, ni świecy czy płomienia elektrycznego potrzebować nie będą, albowiem wzrok będzie wiecznym światem. Nie chowajcie proroctwa mego słów, lecz przepisujcie je co do litery w każdej chwili swego życia, albowiem jam jest wasz sługa, wasz brat, prorok, ojciec, pasterz, który wam mówi, Bóg was narodzi. Czyście nieczyści, sprawiedliwi, niesprawiedliwi, tam powinien być przecinek po prostu.
zapłonieni wstydem czy chwałą, przyjdzie czas, że Bóg was osądzi i taka będzie wasza nagroda, bowiem wszyscy jesteśmy Alfą i Omega, a Ezechiel pierwszym wśród wszystkich. Wstąpcie na drzewo życia albo zostańcie na nim ukrzyżowani. Tylko wybrańcy Boga odnajdą azyl w bramie świątynnej, albowiem poza nią pozostaną nierządnice i mordercy bałwochwalcy, czyli chyba chodzi o pogan. Faryzeusze, celnicy, bluźniercy i ciemiężcy. Aniołowie rzeczą: Bóg odwrócił się od człowieka, a jego syn Jezus Chrystus nie przybył, by dać świadectwo prawdzie. Jezus Chrystus odwrócił się od człowieka, aż jego prorok Suliwan Knoch nie przybył, by dać świadectwo prawdziwe. Aha, to on tak jeszcze się uplasowuje lepiej niż Jezus, fajnie. Każde słowo proroka jest prawdą, albowiem w książce spisane, a księga to jest prawdą. No ciekawe. No, można by było pod to podpiąć wiele rzeczy. I można jakąś bzdurę napisać w książce i powiedzieć, że to jest zawsze w książce jest spisane. Według Knocha, papy. Będziesz jeszcze jeżeli on to napisze. Będziesz świadkiem tych wydarzeń, a księga życia w tobie będzie mieszkać w świętym mieście. Będziesz mówić, będziesz mówić, przyjdźcie rychło objawienia nawet w cierpieniu i dziadek moich dzieci godzinne, przyjdź Panie Boże i ześlij mi raj, niech chwała Boga jego proroka Suliwana Knocha będzie wami wszystkimi, amen. O, wybaczcie za to dukanie, bo jakoś tak, kurde, ciężko. Ciężko poszło, a wypadałoby się pożegnać już. To może przy tej świeczce. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, przepraszam za takie dukanie, przepraszam za narzekanie, ale kurczę, no dzisiaj to mnie trochę, to uciekanie przed tą babą mnie trochę wkurwiło. Nie, takie to jest... Cały czas się ucieka, jest to męczące, a zanim się zbuduje takie napięcie fajne, to wszystko pieprzą tym uciekaniem, nie? Bo to... Niektóre uciekania spoko, niektóre nie. To na przykład nie. No cóż, nie każdemu można dogodzić. Ja już nawet sam się mam, czyli znaczy, że przynudzam jeszcze bardziej, nawet sobie. No dobra. Trzymajcie się. Elo, elo, Benz!